Bananowy Ninja. Siemano. Cześć. Kurwa, coś wyłączyłem, Tomek. W mokrych butach pastowany był. No. Śmiechu co nie mało. Ja to z boczku chyba dojdę. Ja bym chciał wiedzieć, kto wam robi zdjęcia na weselu. Bo ja miałem 5 lat i ja teraz zgoliłem, ja patrzę na drugą brodę. Mówię, faktycznie muszę trochę schudnąć. Ty nie jesteś gruby, zaś na Tomka tam tego. Tu się nagrywa? Oni mają pieniądze. To nie ma sponsora. Dobra. Słuchajcie, wiadomo z kim gramy, na 16, podchodzimy do tego meczu jak do meczu ligowego. Może kiedyś mnie to przerażało, teraz mnie to nie przeraża, że gramy z takimi zespołami. Myślę, że was też nie powinno... Angelika jest super, nie? Oczywiście, że tak. Zawsze pomoże, nie? Dobra robota. My zachęcamy do zabawy. Tak, już widzieliśmy oddanie. Chodzi, tak. My oczywiście też tu pozdrowieniami wszystkich, ale też nie zapomnijmy tutaj o... Jest bramka! Marcin Kosz! Ale bramka! Ale Marcin Kosz! A nic się nie dzieje. Ale rozumiesz, o co chodzi? Żeby był rytm gry. Tylko mówiłem w Ronie, bo my za szybko szukamy otwierającej czasami. Na pierwszej części tego spotkania nie byliśmy. Tam chyba też wygraliśmy ten mecz, o ile dobrze pamiętam. No ale mamy teraz wyrównanie. Trafienie. Zawodnik z numerem 5, Emanuel Mia. ...112 bramek zdobytych, 75 straconych. A Wemety w tym sezonie... Jest bramka! Kolejny raz! Druga bramka! Marcin Kosz! Rozgadałem się tu, proszę Państwa, tu Marcin Kosz strzelił kolejne, drugą bramkę. Kolejne trafienie cudowne Marcina Kosz. Panowie, od razu na wstępie, tak, będziecie się zmieniać parami. Ej, parami. Raz wy, raz Kazio i Marszałkowski, tak? Słyszycie? Otwieramy klaskacze, muzyka włączana i wy bardzo mocno. Próbujemy, to jest próba. Jeszcze nie robią.
Chcieliśmy się bardzo postawić w nogi i udało nam się awansować, dlatego jesteśmy z tego bardzo dobrze.